Witajcie moi drodzy, z tej strony Wojtek z kanału Centro Jestestwo, a w tym filmie podsumujemy sobie pierwszy rok działalności Centro Jestestwo. Kochani, na początek pragnąłbym Was zaprosić w kilka miejsc. Przede wszystkim pragnąłbym zaprosić na grupę Centro Jestestwo na Facebooku. Grupę, która, że tak powiem, zawiera w swoich szeregach już prawie 8 tysięcy wzrastających pięknych dusz. Na grupie utworzyła się, czy urodziła się społeczność cudownych osób o otwartych sercach. Poziom wsparcia, zrozumienia, akceptacji i miłości na tej grupie jest przeogromny. Więc jeżeli szukasz takiego lub podobnego miejsca w internecie, gdzie będziesz mógł się wyrazić, bądź poczytać ciekawe treści, bądź poznać ciekawych ludzi, to jest to idealne miejsce właśnie ku temu. Chciałbym zaprosić również na bloga centrojestestwo.pl, gdzie publikuję swoje artykuły, oraz na stronę Centro Jestestwo na Facebooku, która idzie równolegle wraz z grupą i blogiem. Oraz chciałbym zaprosić Was, kochani, na trzy wydarzenia. Pierwsze wydarzenie jest to wydarzenie już w ten weekend w Łodzi, 5. Będzie to spotkanie Centro Jestestwo, na którym będzie mój wykład Odważnie przeciw smogom, taki tytuł. Będzie również koncert gmiz i gongów. Będzie występ pani Bożeny Żak-Cyran odnośnie energetyki zdrowienia. Wykład. Mamy już zapisanych prawie 40 osób, także no, zbiera się ciekawa gromadka. Pragnąłbym zaprosić również na warsztaty online, jakie organizuję. I o tym będę dzisiaj mówił, o warsztatach online w ogóle, w jaki sposób to ewoluowało. Natomiast z pełną radością i odpowiedzialnością czuję, że powoli zaczynamy wyciskać z formatu online ostatnie soki. Po ostatnim warsztacie Inicjacja Wewnętrznej Mocy otrzymałem od Was całą masę wiadomości, w których pisaliście, że rzeczywiście ten warsztat miał moc, tak? A więc doświadczenie, jakie uzyskałem w prowadzeniu już ponad 10 tych warsztatów online od roku, zaprocentowało tym, że te warsztaty rzeczywiście ubierane są już w taki sposób, że rzeczywiście transformują i da się to odczuć namacalnie. Gdzieś tam mój przekaz również się wykrystalizował bardzo konkretnie. Mój sposób artykulacji wymowy również się poprawił, dzięki czemu jestem w stanie przekazywać treści coraz konkretniej, coraz śmielej i odważniej, ale przede wszystkim spiąć to w całość z ćwiczeniami oraz medytacjami, czyli narzędziami, jakie można w formacie online wykorzystywać. Tak więc, jeżeli jesteś zainteresowany czymś takim, to 6 marca będzie zorganizowany warsztat Odwaga, Wiara, Zaufanie, czyli warsztat pobudzania wewnętrznej mocy. Będzie to niejako kontynuacja ostatniego warsztatu, natomiast sam w sobie będzie stanowił osobną całość, więc jeśli chciałbyś w czymś takim uczestniczyć, to link będzie pod spodem tego filmu. Oraz zapraszam na warsztat stacjonarny w Przemyślu, który organizuję z moim serdecznym przyjacielem Przemkiem. Warsztat Ewolucja, Informacja Ewolucyjna, czyli Kundalini w Płynie, tak żeśmy sobie go nazwali. Na warsztacie również będzie wykład mój i Przemka, będzie o tre, będzie o właśnie energetyce człowieka, o Kundalini. Będzie również koncert misji gongów. 26 lutego w Przemyślu. Serdecznie zapraszam. Link również pod tym filmem. Zapisy na wszystkie wydarzenia na adres centrojestestwo@gmail.com. Tak, to wszystko. No więc startujemy z treścią. Kochani, Centro Jestestwo ma już rok. Chciałbym, żeby ten film miał wymiar mocno inspiracyjny, mocno inspirujący Was samych do zaprowadzania zmian w Waszym życiu. Ostatnio odzywa się do mnie naprawdę cała masa osób, które bardzo wiedzą, czego chcą, ale nie bardzo mają odwagę wyjść naprzeciw swoim pragnieniom, ponieważ blokowane są przez swój lęk. O lęku na kanale Centro Jestestwo, na webinarach, na warsztatach, w postach powiedziałem już bardzo, bardzo wiele. O lęku oświeceni mistrzowie i mistycy naszych czasów napisali piękne, cudowne treści w książkach. I cała ta wiedza, jaką posiądziemy na temat lęku, na temat funkcjonowania naszego umysłu, jest wiedzą balastową i toporną, jeżeli my nie zaczniemy jej wcielać w życie. Więc
Ja również miałem takie doświadczenie jeszcze przed przejściem w Centro Jestestwo. W ogóle kanał powstał w marcu 2019 roku, natomiast przemianowany na Centro Jestestwo został pod koniec stycznia albo z początkiem lutego 2021 roku. Przez pierwsze półtorej roku prowadzenia, ponad półtorej roku prowadzenia tego kanału, kanał nazywał się Misja Człowiek i przez pierwszy okres funkcjonowania, przez cały okres funkcjonowania zyskał 1500 subskrybentów. Ja również wtedy jeszcze byłem w innym miejscu swojego procesu, nagrywałem filmy w zupełnie innej energii. Mówiłem o tych samych rzeczach, ale z zupełnie innej perspektywy, nie będąc i nie mając takiego doświadczenia, jak mam dziś w procesie swojego życia, swojego rozwoju. Po prostu opowiadałem o tych samych rzeczach z zupełnie bardziej wąskich punktów widzenia, tak? Więc nie miałem jeszcze połapanych wszystkich trybów, nie miałem połapanych wszystkich puzli tak, żeby zbudować jasny, ogólny kontekst i ubrać to w formę modelu transformacji ze starego do nowego. Tym w istocie stało się Centro Jestestwo w ten rok, tak? Punktem krytycznym w momencie przejścia jakby z kanału Misja Człowiek na kanał Centro Jestestwo okazała się sytuacja w moim życiu, w którym będąc w pracy na etat, miałem bardzo dobrą pracę, byłem prawą ręką szefa i zajmowaliśmy się alpinistyką przemysłową, także taką fajną branżą. Ja tam byłem w charakterze pomocnika szefa prawej ręki od załatwiania klientów, od również pracy fizycznej, natomiast bardzo ciekawej, bo na wysokościach, na wysięgnikach. I w ogóle miałem być szkolony na linach jako pracownik alpinistyczny. Więc była taka sytuacja w tej pracy, tak, że pewnego dnia, opowiem wam o tym stricte, jeden do jeden, jak to wyglądało. Pewnego dnia firma zajmowała się również odśnieżaniem parkingów, więc była zima i była śnieżyca przez całą zimę. I zadzwonił do mnie szef, czy mógłbym przyjechać na parking, zastąpić go, bo on też pracował, zastąpić go na ciągniku przy odśnieżaniu, tak? Więc pojechałem na ten parking. Oczywiście miałem prawo jazdy, mam prawo jazdy kategorii B, które upoważniają, czy tam uprawniają do obsługi ciągnika, takiego spychacza śniegu. Natomiast nigdy w życiu nie prowadziłem takiego ciągnika, więc dostałem około 30-minutową lekcję, jak to robić, jak odśnieżać, bez pojęcia, jak to robić tak naprawdę. I zostałem zostawiony do odśnieżania trzech parkingów w różnych częściach miasta, więc musiałem jeszcze tym ciągnikiem przemieszczać się w ruchu ulicznym, a był to strasznie rozklaczony stary ciągnik. I pod koniec tego dnia, zajęło mi to w sumie 14 godzin w zimnie i pizgawicy, pod koniec tego dnia siedziałem w tym ciągniku z tak wzburzonymi emocjami, tak z niesamowitą niezgodą na to, co robię. I dotarło do mnie, że sprzedaję swoje życie, najcenniejsze, co mam, swój czas życia, za jakieś tam tysiące złotych po to, żeby mieć za co mieszkać, za co jeść, żeby móc iść do tej pracy i znowu sprzedawać swoje życie. I to był moment przełamania. To był moment, w którym zdecydowałem, że nigdy więcej nie będę pracował na etat. I choćby skały srały na niebiesko, powiedziałem nie. Byłem już bezdomny, dotknąłem już takiego dna w życiu, że stwierdziłem, że jeżeli mam iść znowu pod most, to dobrze, ale ja już w życiu nie pójdę na etat. Nie będę sprzedawał swojego czasu w takiej formie, robiąc rzeczy, których tak naprawdę nie lubię. Mimo, że próbowałem sobie z całej siły wmówić, że to lubię i że całkiem mi w tym dobrze, ponieważ miałem w porządku szefostwo i dobrze zarabiałem. No więc na drugi dzień od razu złożyłem wypowiedzenie, nie mając bladego pojęcia, co będę robił, mając tylko w sercu to, że chciałbym mówić do ludzi i mając kanał z 1000 subskrypcji na YouTubie, bez, nie było jeszcze tej społeczności, która jest dziś, bez tak naprawdę perspektyw i pomysłu, pożyczyłem od mojej narzeczonej pieniądze na to, żeby mieć jakoś dociągnąć, tak? I pomyślałem sobie, że co ma być, to będzie. Zrobiłem jedną fundamentalną rzecz. Powiedziałem sobie, że ten czas, który sprzedawałem za pieniądze, poświęcę teraz na rozwój wewnętrzny. Więc zebrałem wszystko, co miałem do kupy. Wszystkie narzędzia, wszystkie pomysły. Spisałem to na kartce. Wstawałem codziennie o 4 albo o 5
I po prostu pisałem, medytowałem, modliłem się, biegałem, ruszałem się, ćwiczyłem, znowu pisałem, znowu medytowałem 8 do 10 godzin dziennie przez pierwsze 6 tygodni. I po pierwszych 6 tygodniach zaczęły pojawiać się pierwsze pomysły. Więc nie było tak, że Centro Jestestwo urodziło się od razu. Sama nazwa Centro Jestestwo urodziła się jeszcze jak ćpałem, około 7 czy 8 lat temu, kiedy powoli docierało do mnie, jak rzeczywistość wygląda z punktu widzenia oczywiście mojej narkotykowej empirii. Doświadczałem tych stanów wewnętrznie, dopiero później jakby podpierałem się najnowszymi odkryciami fizyki. Okazało się, że to, co odkrywałem, to, co czułem, jest jak najbardziej tożsame z tym, co odkrywa nowa nauka i to było dla mnie takie wielkie wow, tak? Więc przez pierwsze 6 tygodni tej, można powiedzieć, pracy na siłę z samym sobą, ja naprawdę miałem całą masę wątpliwości. Naprawdę myślałem tysiące razy, czy nie wrócić do pracy. Szefostwo zostawiło mi otwarte drzwi, ale koniec końców wygrał mój upór, tak? I po 6 tygodniach, bez informowania kogokolwiek o czymkolwiek, zmieniłem nazwę kanału z Misja Człowiek na Centro Jestestwo. Założyłem grupę Centro Jestestwo, utworzyłem stronę Centro Jestestwo i po prostu zacząłem nagrywać filmy w zupełnie innej energii. Przestałem opowiadać o tym, jak to jest u mnie, jakim to jestem narkomanem, jak to sobie wychodziłem z uzależnienia, jak ja widzę swoją emocjonalność, jakie mam doświadczenie i tak dalej, a zacząłem opowiadać odważnie o tym, jak widzę świat. Czyli w ruch poszła na pierwszy ogień fizyka kwantowa. Pierwsze filmy to było kwantowe wszystko, tak? Kwantowy człowiek, kwantowa rzeczywistość, kwantowe pole, kwantowe wszystko. Miałem jobla na tym punkcie. Wszystko ubierało mi się w kontekst kwantowy. I ten proces, który przechodziłem podczas tego roku, był cudownie piękny. Ciekawym elementem Centro Jestestwa jest grupa Centro Jestestwo, która powstała jedynie po to, taka była intencja, powstała jedynie po to, żebym ja miał gdzie publikować filmy jakby z YouTube'a, tak? Na początku była tam 300 osób, potem 400, ale przez pierwsze 6 tygodni jej istnienia dołączyło, nie wiem jakim cudem, około 3000 osób, tak z czapy. Więc no nagle ta grupa sama z siebie stała się po prostu tym miejscem, które rozwinęło się do tego, czym jest dziś, tak? Więc no niesamowite to jest, że zupełnie bez jasnej, klarownej intencji grupa stała się miejscem wymiany, miejscem aktywacji potencjału, miejscem poznawania się, miejscem dzielenia się czymś pięknym. Więc no, to jest coś niesamowitego. Widzicie, ja wszedłem w Centro Jestestwo całym sobą. Naprawdę, bardzo szybko Centro Jestestwo zlało się z moją codziennością. Bardzo szybko i bardzo odważnie zacząłem robić różne rzeczy w związku z Centro Jestestwem. Na przykład pamiętam, pewnego dnia siedziałem w wannie i zastanawiałem się, skąd ja w ogóle będę brał pieniądze, skąd, za co ja będę żył. No fajnie mam kanał, fajnie nagrywam filmy. Zmieniłem nazwę tego kanału, jakiś tam przyrost subskrypcji był, może miałem już 2000 subskrybentów, ale co ja będę robił, żeby mieć hajs, tak? No za coś muszę żyć, za coś muszę opłacić mieszkanie. Siedząc w wannie, pamiętam, spadła na mnie taka myśl, takie uświadomienie, Boże Wojtek, przecież Ty już możesz robić warsztaty, przecież Ty możesz opowiadać ludziom w takim formacie. Nie musisz wszystkiego robić na kanale, możesz spróbować zrobić warsztat, zbierzesz wszystko, co wiesz, do kupy i zrobisz warsztat. No i właśnie. I to był cudowny proces mojego pierwszego warsztatu, ponieważ od razu, jak to ja, na drugi dzień wstałem, odpaliłem komputer, utworzyłem wydarzenie, nie, jeszcze wtedy nie utworzyłem wydarzenia, dałem znać w internecie, że robię ten warsztat. I wyobraźcie sobie moje cierpienie, kiedy przez pierwsze dni w ogóle była głusza i cisza. Zgłosiła się jedna osoba, która potem odwołała swój udział. Boże święty, jak ja cierpiałem, jakie ja miałem oczekiwania wobec tego, wiecie. Siedzę, czuję, tak, to ten moment, to już teraz, muszę to zrobić, nie? Wyciągam serce na dłoni po prostu i bach, nic, pustka, no nie? Nikt się nie odezwał.
Więc miałem grube procesy z tym, grube rozbijanie się od oczekiwań, grube rozbijanie się o lęk, o przetrwanie. Znowu miliony wątpliwości, znowu dziesiątki razy myśli, czy mam usunąć ten kanał, ja to mam w dupie, jak mi ludzie nie chcą, to ja już tego nie robię, rozumiecie? No dramat miałem w głowie, naprawdę totalny dramat. Ale się okazało summa summarum, że na warsztaty zgłosiło się około 20 kilku osób. I ja, nigdy nie biorąc udziału wcześniej w takim warsztacie, po prostu zrobiłem to tak, jak czułem. Zrobiłem jakąś siermiężną prezentację w PowerPoincie. Boże, pewnie ogląda to ktoś teraz, kto był na tym moim pierwszym warsztacie. Warsztat nazywał się Człowiek Nowej Ery. Zrobiłem to tak, jak potrafiłem, tak jak mi się wydawało, więc wyobraźcie sobie, przygotowałem prawie 6-godzinny wykład, na którym zapomniałem chyba, nie, zrobiłem jedną przerwę, bo ktoś mnie o to poprosił, czy dwie, ale to też mi ludzie o to prosili, gdzie przez 6 godzin nawalałem treścią jak karabin. Gadałem ponad połowę czasu o fizyce kwantowej, o strukturze rzeczywistości, ale nie w taki sposób jak teraz, a wyświetlając diagramy, operując wzorami, rozumiecie? Boże, ja kończąc ten warsztat byłem wykończony, ja to odchorowywałem 2 dni. Wszystko, co mówiłem, jeszcze wtedy nie miałem, to było w kwietniu zeszłego roku. Jak sobie przypomnę, w ogóle jak ja wtedy byłem inny, to jest 9 miesięcy. Jak inaczej mówiłem, jak na tym warsztacie byłem podłączony tylko do głowy i bardzo dużo kosztowało mnie wyartykułowanie treści, które nosiłem w swoim umyśle, tak? Bez podłączenia jakby serca do tego wszystkiego, że ci ludzie na tym pierwszym warsztacie, ja ich zostawiłem z mielonką w mózgu, tak? Więc, no tak. I odnosząc to na przykład teraz do warsztatów, które prowadzę, to jest 9 miesięcy, a ewoluowały one w sposób niewymierny. To jest niesamowite. Ja na grupie Centro Jestestwo bardzo często w początkach jej istnienia, tak do jesieni zeszłego roku, bardzo często nagrywałem dużo o swoim wewnętrznym procesie. I to, co się stało we mnie przez ten rok, to jest coś nieprawdopodobnego. W momencie, kiedy ja zająłem się rozwojem duchowym na 100%, w momencie, kiedy mój przekaz zlał się z tym, jak żyję, mój proces zlał się z moim przekazem, treści, które tworzę, zlały się z moim życiem, kiedy tworzenie, rozmowa ciągle na temat duchowego wzrostu i wewnętrznego procesu zaczęła być definicją mojego doświadczenia, to zaimplikowało niebywałe przyspieszenie wszystkich tych procesów, które działy się we mnie. Więc myślę sobie, że Centro Jestestwo, te filmy na kanale, to jest taki wymierny pokaz. Ja kiedyś mówiłem jeszcze na kanale Misja Człowiek, że ja nagrywam ten kanał po to, żeby zrobić pewnego rodzaju historię procesu transformacji człowieka. I to był początek tego kanału, ja tak wtedy o tym mówiłem. I rzeczywiście, jak teraz sięgam wstecz, to jakbyście obejrzeli sobie po kolei te filmy, które nagrywałem na Centro Jestestwie, to jest taki namacalny proces, w jaki sposób przechodzi się z umysłu do serca, a potem w jaki sposób łączy się ten umysł z sercem. I w jaki sposób ewoluuje przekaz dzięki temu, i w jaki sposób doświadczenie, masterowanie się niejako, trening jakiejś umiejętności prowadzi do robienia się, czy rozrostu tej umiejętności, wiecie, jeszcze większej precyzji w tym. Tak jest na przykład z moją umiejętnością gadania. No, to nie było tak od razu. To jest efekt nagrania ponad 500 filmów już teraz, czy ponad 600, zrobienia kilkunastu, czy kilkudziesięciu już warsztatów, webinarów i stacjonarnych, i online, udzielania wywiadów, gadania z ludźmi, więc to jest trening, tak? I nie przyszło to samo, tylko wymagało określonego wkładu pracy. Moi drodzy, Centro Jestestwo stało się przez ten rok czymś cudownym. Nie miałem pomysłu, kiedy zaczynałem, jak to ma wyglądać. Na blogu jest taki artykuł, czym jest Centro Jestestwo. On jest już nieaktualny.
to, w jaki sposób widziałem Centro Jestestwo, kiedy zmieniałem nazwę kanału na Centro Jestestwo, kiedy wcielałem ten projekt, tą wizję w życie, było to, w jaki sposób to widziałem, było komplementarne wtedy z tym, czym wtedy byłem, ja. Więc wraz z moją ewolucją, ewolucja Centro Jestestwa również nastąpiła. Dzisiaj Centro Jestestwo jest modelem przejścia. Centro Jestestwo jest wizją na ten świat, w której każdy z nas, którą każdy z nas musi wypełnić treścią swojego życia. Są to ramy oparte na nowej fizyce, nowej biologii, nowym fizycznym, fizykalno-biologicznym modelu rzeczywistości, ewolucyjnych, fraktalnych, doświadczeniowych matryc. Dużo w tym jest jakby mojej esencji, esencji mojego doświadczenia połączonego puzzlami w spójną całość. Natomiast idea tego jest taka i główny element, że treść całego tego modelu to już jest doświadczenie ludzkie. Więc my w Centro Jestestwie, dlatego myślę, Centro Jestestwo przyciąga tak wspaniałych ludzi, tak otwartych i cudownych, ponieważ bazą dla wypełnienia cudowną, wzniosłą treścią tego szablonu Centro Jestestwa jest pełna otwartość i wdrożenie w życie wartości wzniosłych. To ewoluowało wraz ze mną, ta wizja ewoluowała i przechodziła, tak jak w tym przekazie, jaki przedstawiałem z umysłu do serca, przechodziła mocno z modelu właśnie fizycznego, fizjologicznego, przechodziła stricte w ludzkie doświadczenie i łączyła to z procesem, jaki dziś przechodzimy na planecie Ziemi jako ludzie. Więc mam takie wrażenie, że Centro Jestestwo stało się kompletne. Kompletne na tyle, żeby mówić o tym już jako o skutecznym modelu przejścia z umysłu i wdrożenia w koherencję umysłu i serca. Centro Jestestwo rozpoznaje doświadczenie człowieka dzisiaj na Ziemi jako naukę obsługi narzędzi kreacji. Centro Jestestwo uznaje traumę i trudności człowieka jako lekcję bądź narzędzie do tego, żeby człowiek mógł duchowo wzrastać. Centro Jestestwo stawia duchowy wzrost człowieka jako najważniejszą rzecz w życiu człowieka, ponieważ jego duchowy wzrost, otwartość jego serca, uruchomienie jego energetyki i prawidłowe jej funkcjonowanie rzutuje na wszystkie aspekty życia człowieka stricte. Centro Jestestwo opowiada również o tym, w jaki sposób funkcjonuje rzeczywistość, jak działa hologram życia, jakie są zasady działania tego hologramu, jak możemy wdrażać narzędzia, które będą implementować naszą intencję w ten hologram. Więc myślę sobie, że korzystając z tego, co Centro Jestestwo niesie dziś, mamy naprawdę realną szansę na transformację swojego życia. Jest tutaj wszystko. Jako że moje zainteresowania również są pieruńsko szerokie, ja czerpię z nauk Nassima Haramaina, Joe Dispenzy, Bruce'a Liptona, Grega Bradena, Eckharta Tolle, Davida Hawkinsa, nawet Osho, teraz czytam Waltera Russella, pana Mulforda, coraz bliżej mi do formy nawet satsangu, więc jakby poziom zróżnicowania wewnątrz idei Centro Jestestwa jest ogromny, natomiast siła samego Centro Jestestwa tkwi w tym, że sprowadza wszystkie te treści do jednego mianownika i pokazuje naprawdę szeroki obraz i szeroki kontekst życia człowieka na Ziemi i transformacji człowieka do istoty boskiej. Oczywiście ten punkt procesu, w którym dziś jesteśmy kolektywnie i wszyscy indywidualnie, trzeba również ustalić na osi czasu, bo oprócz tego, że trzeba uzyskać świadomość tego, w jakim miejscu jesteśmy, warto mieć również świadomość potencjału, do jakiego idziemy. O tym również mówi Centro Jestestwo, bazując właśnie na samej fizjologii budowy hologramu życia. Ten potencjał jest, kochani, nieskończony, a my, jako katalizatory i implikatory energii, w tym doświadczeniu, w tym hologramie mamy szansę korzystać z tego nieskończonego potencjału jednolitego pola. I ja do tego Was zachęcam. Zawsze mówię o tym, żeby odważnie wychodzić naprzeciw swoim lękom, żeby podejmować decyzje, żeby nie bać się, a jak się bać, to robić mimo bania się. Tak?
robić, iść za głosem serca. Myślę sobie, że to doświadczenie człowieka, który tu siedzi, Wojtka, mimo że już nie biorę tego tak bardzo personalnie i już dawno, Bogu dzięki, w tym procesie tak samo nie ranią mnie komentarze oceniające i tak zwane negatywne, tak samo nie łechtają mnie komentarze pozytywne, mimo że tych drugich jest znacznie więcej. Kiedyś to łechtało moje ego bardzo mocno, potrzebowałem opinii albo właśnie powiedzenia, że coś robię dobrze, żeby czuć, że coś robię dobrze. Dzisiaj, w procesie, który przechodzę, uzyskałem absolutną pewność swojej drogi i absolutne osadzenie w swoim procesie, mimo że ten proces jeszcze jest i bywa burzliwy. Jeszcze są we mnie rejony, w których bywam zalękniony. Natomiast korzystając z tych narzędzi, o których opowiadam w Centrum Jestestwie regularnie, uwalniam te lęki, pracuję z tym. Więc wszystko jest jakby procesowane. I kiedy tak sobie tutaj jestem, straciłem wątek. Nie wiem, o czym mówiłem. mówiłem o tym, że mnie łechta albo nie łechta ego, tak? Aha, już wiem, że teraz za te pozytywne komentarze odczuwam tylko wdzięczność, tak? I zaczęło mi zależeć o wiele bardziej niż o wiele bardziej na opinii innych. Zaczęło mi zależeć o wiele bardziej na tym, żeby trafiać z przekazem do ludzi, żeby ten przekaz transformował ich życia stricte, niż na opinii tego, że coś robię dobrze, czy nie. Przestałem polegać na opiniach, czy być uzależnionym od tych opinii w momencie, kiedy uwierzyłem w tą wzniosłą rolę, jaką piszę w swoim życiu. To były etapy, naprawdę to były etapy. Ta wiara we mnie wzrastała wraz z tym procesem, jaki się we mnie zadziewał. No i doszło do takiego momentu, w którym zawierzyłem w pełni. Proces, jaki dzisiaj przechodzę, to jest pogłębianie poddania Stwórcy, pogłębianie wiary w rolę, którą odegram, którą odgrywam już, bo to doświadczenie i moje wybory doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem, tak, w którym siedzę przed kamerą i opowiadam o pierwszym roku Centrum Jestestwa. Pogłębiania zaufania. I to jest proces, który jeszcze jakiś czas temu był dla mnie zupełnie niedostępny. Kochani, to wszystko stało się w rok, nie cały rok. To wszystko jest efekt 9 miesięcy, no, nawet dajmy to 12 miesięcy pełnego zaangażowania i wiary w to, że to, co robię, ma wartość największą z możliwych. Ciekawym jest to, że nie mam bladego pojęcia, jak to się skończy. Nie mam bladego pojęcia, co się stanie z Centrum Jestestwem, jak to się rozwinie. Moje plany wybiegają do najdalszy plan to jest 6 marzec, tak? To jest warsztat online. I tyle. Mam w swoim, jakby jeszcze to jest w sferze do wdrożenia w życie, założenie firmy Centrum Jestestwo, kiedy skończy się mój proces upadłości konsumenckiej, żeby przejść w pełny legal i móc na przykład produkować kursy online, tak? Mam też takie myśli, móc wydać książkę w pełni legalnie. Więc to są tylko moje plany, ale to, w jaki sposób to się rozwija, to, jacy ludzie dołączają, to, jakie propozycje do mnie spływają, to, na jakie pomysły wpadam, nagrywając treści. Na przykład przełomem było kupienie mikrofonu pojemnościowego i zrobienie pierwszej medytacji. Okazało się, że ten format to jest w ogóle zajebisty i że ja mogę pisać artykuły i je czytać. I w książki mogę czytać. Jezus Maria, mogę w ogóle pracować głosem jako lektor. To było dla mnie mega odkrycie i że to się w ogóle może podobać, że ja mogę być w tym dobry. Wasze zwrotki utwierdziły mnie tak, że w tym jest. Ja również potrafię ocenić teraz wartość swojej pracy, w sensie, że to jest dobre, tak? Że rzeczywiście to jest zrobione fajnie, dobrze to brzmi i korzystam przy tym ze swoich talentów interpretacyjnych i tak dalej, muzycznych, czyli słuchu, że słyszę, że to fajnie brzmi, że to jest dobrze zaintonowane, że to jest przeczytane ze zrozumieniem, więc to jest piękne. Natomiast to, w jaki sposób to się będzie dziać, to jest niespodzianka. Ja również mówię, że to, co nas czeka ogólnie w życiu, tutaj na Ziemi, w procesie, jest projektowane przez to, jak widzimy świat. My, stając się ludźmi, którymi pragniemy się stać, dosłownie wcielamy w matrycę Ziemi potencjał. Dosłownie nasze życie projektuje naszą planetę oraz nasze indywidualne doświadczeniowe matryce. Nasze wybory, nasze wartości, emocje, myśli,
to wszystko jest zespolone w jedność. I wynikowo, jeżeli my idziemy za tym, to nasze życie po prostu zmienia się podług tego, natomiast my nie kontrolujemy tego, w jaki sposób to się zmienia. Mój wewnętrzny proces doprowadza mnie również do odkryć na temat samego siebie, odkryć o naturze samej świadomości. Ja nieczęsto, a właściwie nigdy nie dzieliłem się pełnią swojego procesu, ponieważ są we mnie rzeczy tak intymne, że myślę sobie, że zacznę o tym mówić dopiero, kiedy moje świadectwo, moje doświadczenie stanie się świadectwem moich pragnień. Tak to trochę mistycznie brzmi. Natomiast tak głęboko wierzę, że wierzę w to, że te pragnienia niechybnie zostaną tak czy tak zrealizowane. Zagęszczenie procesu, jakie ma miejsce we mnie, jest niebotyczne. Naprawdę, jest przeogromne. Ja mam wrażenie, że przechodzę przyspieszony kurs wzrostu. Rozumiecie? Kiedy przynajmniej w momencie, kiedy zdecydowałem się zamieszkać sam, wyjść z relacji z moją narzeczoną, zamieszkałem sam, to ja codziennie czuję się w innej energii. Mimo, że mieszkam w tym samym mieszkaniu, codziennie czuję się, jakbym był w innym miejscu. Przestrzeń wokół mnie się zmienia, co uruchamia we mnie przeogromne procesy najróżniejszego typu, więc ja sobie jestem tutaj w swojej świętej samotności i oglądam siebie z perspektyw, z których jeszcze jakiś czas temu siebie nie znałem. Wiele bardzo odważnych decyzji doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem. Już nie wspomnę o mojej hardkorowej przeszłości narkotykowej. Mówię o świadomych decyzjach, jakie podejmowałem, idąc za pragnieniami swojego serca, nie odrzucając ich, ale wchodząc w to, i robiąc rzeczy pozornie nielogiczne, tak? Jak na przykład, kiedy rzuciłem moją pracę, wszyscy wokół mówili, że jestem świurnięty. Kiedy rozstawałem się z moją narzeczoną, wszyscy rozkładali ręce. No ale jak to? Przecież taką zajebistą parą byliście, tak? I na przykład odważne decyzje też o robieniu warsztatów. Nie czekałem na to, aż będę uważał, że jestem gotów, tylko spłynęła na mnie myśl podłączona pod uczucie i zaufałem temu i powiedziałem sobie, przecież ja już jestem gotów, nie będzie lepszego momentu. I zacząłem to robić, nie mając pojęcia, jak to robić. Zrobiłem to tak, jak czułem, a wszystko się mieliło w procesie. I teraz wynikowo mam już to doświadczenie, które pozwala mi stworzyć naprawdę świetny warsztat online. Tak więc, no, to jest wszystko masterowanie umiejętności i rozwój życia wokół, jakie dzieje się pod wpływem podążania za sercem, jest niewymierny i u każdego z nas, jeżeli tylko się zdecydujemy, pójdzie to w różnym kierunku. Serce zawsze będzie prowadzić ku naszym talentom. To jest nierozerwalne. Jeżeli pójdziesz odważnie za sercem, zostaniesz doprowadzony do i uwierzysz w te sygnały z twojego serca, zostaniesz zaprowadzony zawsze do swoich organicznych, boskich talentów i będziesz przygotowywany, żeby wykorzystywać je dla najwyższego dobra swojego i świata. To jest na przykład jedna z tych cegiełek, które ja sam wkładam do Centrum Jestestwa poprzez swój pryzmat doświadczeniowy, natomiast uogólniam to na model ogólnie przejścia, tak podłączam. Jest w Centrum Jestestwie sporo takich treści, które umieszczam w nim osobiście, bazując na własnym doświadczeniu i własnym rozpoznaniu, a które pasują w 100% do modelu przedstawianego przez nową fizykę i nową biologię. Wiecie, o tym jest moje życie, tak? Od zawsze było o poznaniu, czym jest rzeczywistość, jak działa, o docieczeniu, kim w istocie jestem i po co jestem, o poznaniu Boga, o kontakcie ze Stwórcą, o poznaniu roli i doświadczenie moje w wieku 33 lat, kiedy jestem teraz i tu siedzę, bardzo burzliwe, bardzo trudne, traumatyczne, ale jednocześnie piękne, bo ukazujące kontekst bólu i traumy w sposób totalnie wartościowy i pionierski, doprowadziły mnie do punktu, w którym dostałem te odpowiedzi. Byłem tak uparty, że je dostałem. I kiedy już je dostałem, naturalną ewolucją było, żeby zacząć się nimi dzielić. Dlatego decyduję się odważnie mówić o tym, co mam w swoim sercu. Dlatego przestają mnie interesować opinie innych,
a po prostu robię swoje. Ponieważ uwierzyłem, ponieważ nabrałem przekonania, że nikt inny poza mną samym nie może nadać mojemu życiu sensu. Tym jest w istocie tryb samospełniającej się przepowiedni, o której tak często mówię. Idąc za sercem, wierząc w rolę, którą piszę, wierząc w te wartości, które pojawiają się w moim sercu, rozpoznając uwarunkowany umysł, działając mimo wątpliwości i mimo lęku, robiąc swoje, mimo pozornych trudności, nie zbaczać ze ścieżki ani na jotę, pracować z tym, co przynosi rzeczywistość, to daje wymierne efekty. Jak już wspomniałem, bladego pojęcia nie mam, jak to się wszystko skończy. Bladego pojęcia nie mam, co się stanie za miesiąc. Natomiast mając już to doświadczenie tego bardzo szybkiego wzrostu w rok od założenia Centrum Jestestwa, ja coraz częściej, a właściwie można powiedzieć, że przestałem myśleć w przyszłości przez pryzmat lęku, o przyszłości przez pryzmat lęku, właściwie całkowicie. To jest w ogóle ciekawe, bo jeszcze pół roku temu byłem totalnie zalękniony o swoją przyszłość, tak? Nie wiedziałem, czy to się uda, czy nie wiem, nie wyłączam internetu, czy cokolwiek, nie? Czy będę miał pieniądze znowu, żeby to rozwijać, czy będę miał siłę. Jak wyglądam, jak nagrywam film, kiedy jestem w złym stanie, czy ujawniać to, czy nie ujawniać. Teraz to już mam w nosie. Rozumiecie? Ten poziom luzu, kiedy uwierzyłem w siebie, nawet jeśli mam trudność jakąś, nawet jeśli pojawia się w moim ciele jakaś emocja bardzo przejmująca ze spektrum lęku, ja po prostu albo o tym piszę szczerze, albo nie piszę nic. A kiedy to przejdzie, to wtedy o tym piszę. Albo w ogóle nie piszę i to jest okej. Nie mam poczucia, tak jak kiedyś, że okłamuję was, moich widzów, nie mówiąc wam wszystkiego o sobie. Rozumiecie? To jest coś pięknego. To jest coś cudownego i ja naprawdę życzyłbym sobie, żeby wszyscy słuchacze Centrum Jestestwa byli w stanie tak fajnie ustawić sobie swoje życie. Ja wierzę, że wielu z was tak ma. Bardzo wielu z was jest już cudownie osadzonych w swoich drogach i to jest piękne, ponieważ rośniemy w moc, kiedy przyciągamy siebie sami do siebie, tak? Kiedy Centrum Jestestwa ściąga, jakby wokół tej osi Centrum Jestestwa gromadzą się te piękne dusze, ale gromadzą się również ludzie w pewnym sensie zagubieni, bądź szukający jeszcze swojej duchowej ścieżki albo sposobu, w jaki sposób wdrożyć pewne duchowe wartości wzniosłe do swojego życia. Ja bym życzył wam wszystkim, moi drodzy, żebyście chociaż ten poziom, chociaż tą namiastkę spokoju, która dziś pojawia się we mnie, żebyście mogli jej doświadczyć i żebyście mogli tak głęboko zawierzyć swojej intuicji, duszy, stwórcy, nazwij to jak chcesz, wyższej inteligencji, pragnieniom, swojemu sercu, energii jednolitego pola, jakkolwiek, że wpadniecie na taką ścieżkę, gdzie naprawdę będziecie czuć się prowadzeni. To jest niezwykłe. Oprócz tego, że to wszystko się stało, jednym z najcudowniejszych doświadczeń, i to właściwie to doświadczenie podsumowało się całkiem niedawno, było to, że przestałem czuć poczucie winy za cokolwiek robię. Przestałem, kiedy zacząłem powierzać swoje życie w pełni, kiedy od strony umysłowej zrozumiałem naprawdę głęboko i połączyłem to z sercem, w jaki sposób działa rzeczywistość, kiedy zrozumiałem, że nie ma możliwości błędu w moim życiu, kiedy zrozumiałem, że są tylko decyzje i ich konsekwencje, kiedy uwierzyłem w słowa pojawiające się w moim sercu, kiedy doświadczałem najbardziej skrajnych trudności, kiedy miałem myśli o tym, żeby na przykład skoczyć z wieżowca, tak? Było mi tak kurewsko trudno, czułem tak niesamowite odrzucenie, że jak podłączałem do tego wagoniki myśli, to były myśli samobójcze. I głos wtedy mówił mi: Wojtek, wszystko będzie zrealizowane. Jedyna rzecz, jaką musisz zrobić, to się nie zabić, a reszta się stanie. I uwierzyłem w to. Uwierzyłem w to, że wszystko, czego pragnę, się stanie. Już niezależnie od moich decyzji. I oczywiście staram się podejmować
decyzje, które sprawią, że moje życie będzie łatwiejsze, że ten proces będzie szybszy, tak? Tak mam nagrane w głowie, chociaż już też rozpuszczam powoli te wszystkie rzeczy. Żeby po prostu żyło się fajniej tutaj i teraz, żeby lepiej się czuć w swojej skórze, po prostu to o to chodzi. Natomiast wierząc w to, że to, czego pragnę, stanie się tak i tak, to jest coś pięknego, to jest niesamowicie uwalniająca myśl. I to uwalnia właśnie od poczucia winy i od kalania się, że mogę robić coś nie tak i źle. Więc w ten rok moje życie znowu zmieniło się w taki sam sposób o 180 stopni, w jaki sposób zmieniło się, kiedy przestałem brać narkotyki. To jest jakby trzecia faza, trzeci etap mojego życia. Tak więc tak, moi drodzy, mam nadzieję, bo gadam już trochę czasu, 40 minut, rany boskie. Mam nadzieję, że nie przynudziłem tą pogadanką, pogaduszką. A dla was, kochani moi, przeogromne podziękowanie za to, że jesteście. To jest dla mnie niesamowite, jak pięknych ludzi przyciągnęło Centrum Jestestwo. To jest dla mnie niesamowite, że na przykład organizując wydarzenie we Łodzi teraz, gdzie myślałem o tym, że będzie 20 osób, zgłosiło się już prawie 40. Widzę, jak pragniecie spotykać się, jak pragniecie poznawać siebie samych. Jak chcecie mnie poznać, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, bo ja się dalej czuję jak zwykły Wojtek. Nie czuję się nikim specjalnym, rozumiecie? Zwykły gość po prostu, który coś tam sobie potrafi pogadać i który jest oddany sobie i temu, co robi. No, to jest dla mnie takie znamienite i trochę nie wiem, czy niezrozumiałe, to jest dla mnie dobre słowo, bo jest zrozumiałe, ale nowe, kiedy tak wielu z was po prostu pragnie mnie poznać, to jest no, tak ciekawe i piękne. Tak więc, no, nic tylko żyć, nic tylko wierzyć, siać najpiękniejsze, najwznieślejsze potencjały. A to, co się będzie działo z Centrum Jestestwem, to się stanie to, co ma się stać. Tak samo ze mną, jak i z tobą. Więc jeżeli tylko utrzymujemy w sercu wzniosłe pragnienie, jeżeli tylko karmimy to wzniosłe uczucie czymś, karmimy to wzniosłe uczucie energią z wewnątrz, nieprzetworzoną przez wartościujący umysł, jeżeli potrafimy dystansować się do naszych myśli i mimo wszystko działać, mimo tych emocji, które pojawiają się w odniesieniu do tych uzależnionych myśli, to idziemy tam, gdzie trzeba. Znaczy zawsze idziemy tam, gdzie trzeba, ale to już jesteśmy na drodze, która sukcesywnie będzie sprawiać, że nasze życie przestaje być o cierpieniu. Że przestajemy po prostu cierpieć, tak? I że trudności powoli się wycofują na rzecz autentycznych, wzniosłych i pięknych doświadczeń. Kropka. Tak więc... Raz jeszcze dziękuję, kochani, i życzę wam wszystkiego pięknego i do zobaczenia za rok na kolejnym podsumowaniu. No, chciałem powiedzieć, jak Centrum Jestestwo będzie miało 100 tysięcy, ale to już by było na wyrost. Dobra, no to buziaczki, kochani, trzymajcie się, na razicho.